Cześć Minecraft kumple, z tej strony Over, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i wiecie, jeżeli zostawicie łapkę w górę, to naprawdę możecie bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo wygrać, ponieważ jeżeli zostawicie łapkę w górę, to wakacje zostają przedłużone, uwaga, 2 tygodnie, ale musicie dobić 100 łapek w górę. Nie wiem, czy tyle dacie rady, ale naprawdę, ja skontaktowałem się z ministrem tutaj edukacji i on mi powiedział, że jeżeli wbijecie 2200 łapek, znaczy 200 łapek, to wakacje przedłużają się o 2 tygodnie, więc chyba warto. Więc zostaw tą łapkę w górę, nie? Bo wakacje przedłużą się tylko dla tych osób, które tą łapkę zostawiły. Więc łapka w górę i oglądamy. No i ogólnie też chciałem was bardzo serdecznie zaprosić na serwer ragehc.pl. Aktualnie gra na nim 65 graczy, tak więc widzicie, nadal jest ich bardzo dużo. Gwarantujemy, że edycja będzie trwała naprawdę bardzo, bardzo długo. Więc no cóż, no nic nie robić, tylko wbijać sobie na ten Super Elo Pro serwerek, bo to jest naprawdę git serwer. Sami mi uwierzycie, jeżeli wbijecie, to sami zobaczycie, jaki on jest kurde dobry. Jest on po prostu najlepszy na świecie. Nie no, trochę przesadziłem, ale naprawdę jest bardzo dobry. Edycje trwają długo, bardzo aktywna administracja i często mam live z tego serwera. Mam nawet gildię z widzami, więc jeżeli ktoś by chciał sobie ze mną pograć w gildii, to wystarczy, że wbije na ten właśnie serwer i tutaj może sobie normalnie pograć ze mną w jednej gildii i będzie wszystko elegancko, będziemy sobie grać w innej gildii. No, więc miłego oglądania, lecimy do odcinka. No to jesteśmy już na serwerze i będziemy nagrywać, jak już sami po tytule widzicie, opening około 2000 case'ów. Jest ze mną właśnie Mr. Cox, to jest gracz, który te wszystkie case'y kupił, przywitaj się ładnie. No siema. I będziecie mieli teraz screena na ekranie, że on to faktycznie kupił, a nie, że na przykład wzięliśmy sobie po prostu komendą. O kurde, spadłem. Że wzięliśmy sobie po prostu komendą i zadowoleni sobie otwieramy. To są case'y zdobyte w uczciwy sposób, kupione z tym shopu. I tutaj mamy zaraz skrzynkę, gdzie ona jest? Gdzieś tutaj. Mieliście skrzynka i kilkanaście staków premium case'ów. No i myślę, że teraz się podzielimy jakoś po połowie i będziemy to otwierać. Czas będzie oczywiście przyspieszony, bo inaczej to by za długo trwało. I na końcu zrobimy takie podsumowanie, co z tego wypadło. No i będzie gitnie. No to otwieramy. No to jesteśmy już po openingu, otworzyliśmy 1600 premium case'ów i do jednej skrzynki włożyliśmy najważniejsze rzeczy, czyli kupony na 6 trójkę, kupony na bacona oraz kupony na rzucane TNT. Nie w tej skrzynce, kurde, drzwi postawiłem. W tej skrzynce to się znajduje. To są kupony na bacona, to na 6 trójkę i to na rzucane TNT.
I łącznie z tego mamy, z tych kuponów na bacona wyszłoby 25 baconów, 27 kilofów 6 czy 3. No i z tak już zrzucanych TNT. No i Koksu, jak myślisz, opłacał się ten zakup, czy dobry drop, słaby? No drop był bardzo dobry, bo wpizdu bloków, ME dropu i tak dalej. Dobra, tak więc jak widzicie, opłacało się? No myślę też, że drop był dość spory, jeszcze jest tak dużo bloków emeraldów i stomniarek i innych takich rzeczy, że to szok. No i może, jeżeli jak dotrwaliście do tego momentu odcinka, to napiszcie w komentarzach Koksu. Koksu, bo on to wszystko zasponsorował z własnej kieszeni, ten opening. Więc napiszcie Koksu, a ja wam przyznam po prostu serce. I no, widzimy się już wkrótce. No, cześć, pożegnaj się ładnie, Koksu. No, nara. Eldo, eldo.